Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy szybkie, pyszne, sezamowe ciasteczka. Bazą naszych ciasteczek będzie mąka owsiana. Jeżeli nie masz w domu mąki owsianej, nic się nie przejmuj, możesz również użyć płatków owsianych, wystarczy je zblendować w blenderze. Jest to na osobnym filmiku w Reelsie, możecie sobie sprawdzić. Kolejny składnik to jest syrop klonowy, 100 g syropu klonowego, dobra tahina, 140 g tahiny, dropsy czekoladowe około 40 g i do tego będziemy potrzebować pół łyżeczki proszku do pieczenia i łyżeczkę wanilii bourbon i szczypta soli, najlepiej w płatkach, bo bardzo fajnie to wygląda i tak się fajnie rozpuszcza na języku. Tutaj mam już przygotowaną mąkę owsianą. Do mąki owsianej sobie daję kolejne suche składniki, czyli naszą wanilię bourbon i proszek do pieczenia. Dobrze mieszamy w takiej średniej wielkości misce, żeby nam się te proszki fajnie wymieszały. A w drugiej, troszeczkę mniejszej misce zmieszamy nasze mokre składniki, czyli syrop klonowy z tahiną. Tahinę mam już wymieszaną z syropem i dodaję do suchych składników. I teraz mieszamy mokre składniki z suchymi składnikami. Powstaje nam z tego takie dość suche ciasto, do którego dodam połowę naszych dropsów czekoladowych. Połowę, nie wszystkie. Połowa nam się jeszcze przyda. Ciasto jest dość suche, ma taką konsystencję plasteliny. Do tego będzie potrzebna blacha do pieczenia. Piekarnik nam się już tutaj grzeje. 200 stopni, termoobieg, tutaj papier do pieczenia. I sobie podzielimy to ciasto na około 9 ciastek. Pamiętajcie, ciastka nie muszą być idealne, one nam urosną jeszcze. I ciastka delikatnie rozgniatamy na blaszce. Pamiętajcie tylko o odstępach, bo ciastka nam urosną. Ciasteczka wyglądają tak. Teraz dodajemy resztę naszych dropsów czekoladowych. Na górę każdego ciasteczka parę dropsów, żeby nam się fajnie tak rozpuściły. Kolejny krok to jest solidna szczypta soli na każde ciasteczko. Tak wyglądają nasze ciasteczka z bliska. Teraz je wsadzam do piekarnika na około 10-12 minut, aż się zarumienią. Pamiętajcie, że ciasto jest gotowe do jedzenia już teraz, także nie da się tych ciasteczek robić za krótko. Fajnie chodzi o to, żeby je wypiec, żeby w środku były jeszcze troszkę miękkie, ale też delikatnie chrupiące. Jak co odcinek będę miał dla Was rozdanie. Piszcie śmiało proszę w komentarzach, do czego lubicie używać taką tahinę, jakie są Wasze ulubione przepisy z tahiną, a ja wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie taki słoik biotachiny 600 g. Wszystkie składniki z przepisu znajdziecie również w naszym sklepie online ekogram.pl, a tahinę w sklepach Rossmann, tylko w mniejszym słoiku. 12 minut pieczenia za nami. Tak wyglądają. Ups! Tak wyglądają nasze ciasteczka z bliska, są naprawdę rewelacyjne. Odczekajcie chwilkę, a jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!